Poznajesz? No, na sześciosłonowej trudniej, co? Ale Trudniej, poznałem. trudniej, tak. James Bond. James Bond, tak, muzyka do filmu z Jamesem Bondem, ten stały motyw. Akcent źle położony jest premedytacją. Naprawdę mówiąc, dlatego zagrałem to, jeżeli to, co zrobiłem, można nazwać zagraniem, Nie no. że mówi się, moim zdaniem kompletnie Uczysz nieprawdziwie, się. ale to jest taka, już się stało kultury masowej, chyba prawdą objawioną, że pierwowzorem Jamesa Bonda była Krystyna Skarbek. Ja na wszelki wypadek przypomnę, że to jest Piotr Niemczyk. A to jest Mariusz Nałęczyński. Dzień Rzeczywiście dobry. zapominam nas Emocje, przedstawiać. emocje, emocje. No tak, ale to bardzo ciekawa historia jest. Krystyna Skarbek, o której będziemy przez chwilę rozmawiać, z tego powodu, że ukazała się książka niedawno, ukazała się książka Jana Henryka Lareckiego. Ja mam pewne pytanie, dlatego że pamiętam książkę Wincenta Sowerskiego, do którego zresztą, do której to robiłeś research. I zastanawiam się, jaki jest powód, żeby czytać także tę książkę. Wiesz co? Dlatego, że Krystyna Skarbek jest osobą tak fascynującą, No to prawda. że i tak bardzo mało o niej wiadomo. I wszystko, co o niej wiadomo, to jest nie tylko niezwykle ciekawe, ale jeszcze ciekawsze jest to, czego nie wiemy. I w momencie, kiedy ja widzę coś, że coś nowego się ukazuje na temat Krystyny Skarbek, natychmiast to muszę kupić, ponieważ jestem ciekaw, czego nie wiem. Jak I to w tu, świecie szpiegów, nie czego można my wszystkiego dowiedziałem się, wiedzieć. wygląda na to, że Jan Henryk Lorecki okazał się jej najbardziej rzetelnym biografem. Ukazało się wiele książek, w tym Marii Norowskiej, której bardzo żałuję, że będę podważał wiarygodność pewnych jej ustaleń, tym bardziej, że ojciec Marii Norowskiej znał osobiście, podobnie zresztą jak mój dziadek, który też znał osobiście Krystynę Skarbek, ale ojciec Marii Norowskiej miał pomagać w ewakuacji matki Krystyny Skarbek, Stefanii Goldferrer, która w czasie II wojny światowej była zagrożona, że trafi do getta i taki los ją spotka jak wszystkich innych Żydów. Niestety taki los ją spotkał. Ona się nie Niestety, zgodziła na tak. ewakuację, której miał pomagać ojciec Marii Norowskiej. Maria Norowska, pisząc biografię, taką beletryzowaną biografię Krystyny Skarbek, nawet dotarła do Andrzeja Kowerskiego, czyli rzeczywiście miała najciekawszych rozmówców. Ale jednak mimo wszystko, jeżeli miałbym powiedzieć, że jest jakieś kompendium wiedzy o Krystynie Skarbek, to w tej chwili muszę polecić nawet nie poprzednią książkę Jana Henryka Lareckiego, bo tam jest dużo więcej znaków zapytania niż tutaj. Bo on między innymi, po tym jak napisał pierwszą książkę o Krystynie Skarbek, zresztą on to wszystko wyjaśnia w przedmowie, to postawił sobie tyle znaków zapytania, że postanowił napisać drugą, żeby też część przynajmniej tych znaków zapytania wyjaśnić. I tutaj trochę wyjaśnia te znaki zapytania. Znalazł Jako odpowiedzi. ciekawostkę powiem, że powodem, dla którego książka Wincenta Sewerskiego i moja, bo ja jestem, co prawda nie mam jej na okładce, jestem w copyrighcie, ponieważ ja się zajmowałem, że tak powiem, taką prawdopodobieństwem historycznym tego, co się mogło zdarzyć w Sarajewie. Przepraszam, nie w Sarajewie, tylko w stolicy Serbii, w Belgradzie. Początku 1941 roku. Siedziałem tam zresztą w tym Belgradzie, nawet odkryłem zdjęcia George'a Taylora, czyli szefa operacji brytyjskiej w Belgradzie w początku 1941 roku, w hotelu Majestic, który wisi tam od 1941 roku. A To była to niesłychane. niezwykle istotna Tak, operacja. a to był i George Taylor był jej niezwykle ważnym człowiekiem, bo on był też oficerem prowadzącym Krystyny Skarbek. Dlatego nie mówię, jak dużo jest o nim w tej książce, jako właśnie przełożony Ale Krystyny Skarbek. test jest w tej książce, z tego co zdążyłeś mi już wspomnieć, wątek, którego pewnie nie wszyscy mogliby się spodziewać. Ten Ale to wątek. zaraz ci powiem, ten wątek, ale to chciałem tylko dokończyć jeszcze nasze prywatne rozmowy, tutaj ujawniasz. Nie No. wiem, czy to jest całkiem celowe, one na szczęście nie były tajne, No bo więc nie jestem nie obniżę ci stopnia no nie jestem na zawodowcem, od razu podsumowanie się da kursu. zauważyć. Natomiast chciałem tylko dokończyć, jaki ma związek ta książka z książką Sewerskiego. Mianowicie to między innymi Larecki zainspirował nas i Wincenta Sewerskiego i mnie pośrednio, a może było nawet odwrotnie, może to bardziej mnie zainspirowało, a ja przekonałem do tego Wincenta Sewerskiego, żeby się skoncentrować na tym, co się działo w Belgradzie i czy Krystyna Skarbek brała rzeczywiście udział w zamachu stanu na regenta, gdzie chodziło o to, żeby Serbia nie podpisała paktu z Niemcami.
Da, w najkrótszym, największym uproszczeniu. I Jan Darecki napisał w swojej poprzedniej biografii Krystyny Skarbek dosłownie dwa akapity o tym, że ona była w Belgradzie i jego zdaniem jest bardzo mało prawdopodobne, żeby jako doświadczony i wyszkolony oficer wywiadu nie brała udział w tymże zamachu stanu, w którym oczywiście brały udział brytyjskie służby specjalne. Tak? I ten wątek był powodem, dla którego książka o Krystynie Skarbek Wincenta Sewerskiego jest taka, jaka jest. O jej roli w zamachu stanu w wiosną 1941 roku w Belgradzie. Więc to jest, że tak powiem... tutaj jest 8 stron na ten temat. Czyli on bardzo rozwija ten wątek i bardzo wzmacnia tezę, że ona była jednym z ważnych wykonawców tego przygotowania do zamachu stanu. On znowu nie trafia na bezpośrednie dowody, ale pokazuje dowody pośrednie. Pokazuje, jak poszczególne komórki brytyjskiego wywiadu i Special Operations Executive, bo to w znacznej mierze było siłami Special Operations Executive realizowane, jak te komórki brały udział w tym zamachu stanu. W związku z czym też bardzo wyraźnie widać jakieś odciski palców, które mogą pokazywać tam Krystynę Skarbek. To jest dla mnie prywatnie jeden z ciekawszych fragmentów tej książki. Natomiast co jeszcze chciałbym powiedzieć? Znaczy, jakby życiorys Krystyny Skarbek to jest trochę tak, jakby oglądać, czy szukanie informacji o Krystynie Skarbek, jakby się przygląda. Nie, to nie jest szukanie igły w stogu ściana, to jest gorzej. To jest obserwowanie mrowiska. Bo przyglądasz się temu mrowisku, po czym na chwilkę popatrzysz gdzieś bok, na jakiś inny fragment i ten poprzedni już zupełnie wygląda inaczej. Wiesz, to jest trochę tak, że dochodzisz do wniosku, że Krystyna Skarbek w określonym czasie robiła w jakimś miejscu to i to, po czym zaczynasz szukać jakichś innych wątków pobocznych jej życia, pobocznych, a może ważniejszych, i nagle się okazuje, że w tym samym czasie tak naprawdę była gdzieś indziej i robiła coś zupełnie innego. No może nieprzypadkowy jest pod tytuł Wciąż tajemnicza agentka. Tak, i to jest bardzo ciekawe, więc Larecki, który ma też jakieś osobiste powody, ponieważ on jeździ, okazuje się, na wakacje do willi, w której mieszka, w dworze, w którym mieszkała Krystyna Skarbek jako dziecko. I na to się powołuje zresztą na początku, więc ma do niej taki osobisty stosunek sentymentalny. Mało tego, poznał Kazimierza Leskiego, pseudonim Brad, który współpracował z Krystyną Skarbek na samym początku wojny, zresztą ujawnia jej pseudonim, był Mucha, ona miała pseudonim Mucha. Wspomina też o swoich rozmowach z Kazimierzem Leskim i też widać, że po prostu nabrał do tego osobistego stosunku. To bardzo ciekawe, bo ja też mam osobisty stosunek do Krystyny Skarbek, bo jakby nie sposób być obojętnym, jak się czyta jej życiorys. To jest tak barwna, ciekawa, profesjonalna i w ogóle wspaniała postać, że trudno nie nabrać do niej, nie wiem, osobistej sympatii, a może osobistej antypatii. Nie umiem sobie wyobrazić, dlaczego można by mieć do niej antypatię, ale też tego nie wykluczam. No, natomiast najtrudniej jest być wobec niej obojętnym. I ta książka, zaraz przejdę do twojego pytania, i ta książka właśnie rozgrzebuje te kawałki tego mrowiska, którym się okazało, że coś można sprawdzić. Jednym z takich legend o Krystynie Skarbek było to, że ona startowała w konkursie piękności. W 30 bodajże drugim roku, gdzie? To bardzo proste, w Warszawie. Była w ogólnopolskim konkursie piękności, jednym z pierwszych, w 30 roku, w jury była wtedy Zofia Naukowska i że ona, taka była legenda, że ona startowała w tym konkursie piękności i zajęła trzecie miejsce. Po czym wielu jej biografów napisało, no tak, gdzieś coś takiego czytaliśmy, były takie plotki, ale nie udało się tego potwierdzić. Ja powiem zupełnie szczerze, ja byłem przekonany do przeczytania tej książki Lareckiego, że to bzdura. Że ona gdzieś tam rzeczywiście występowała w jakichś konkursach lokalnych, tam Miss Nart w Zakopanem, coś takiego. Ale okazuje się, że tego, czego nie zrobił żaden z wcześniejszych biografów, zresztą sam Larecki też tego nie zrobił w poprzedniej biografii z 2008 roku, on po prostu poszedł do biblioteki i sprawdził różne tytuły. I w archiwum znalazł. W ekspresie porannym znalazł relacje z tego konkursu piękności, gdzie są nawet zdjęcia wszystkich kandydatek i jest zdjęcie Krystyny Skarbek, informacja, że zdobyła trzecie miejsce. Tak? Nie wiem, czy Państwo to zobaczą, nie zobaczą, tu jest to zdjęcie. Tu jest jej powiększone to zdjęcie, Krystyna Skarbek jako uczestniczka konkursu piękności. Muszę powiedzieć, że ja tak patrzyłem na nią, jej urodę i myślę sobie, nie jest ona moim zdaniem imponująca, kanony urody się zmieniają. Ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście, na tym zdjęciu bardzo piękna kobieta według współczesnych kryteriów, tak samo jak według kryteriów pewnie z 30 roku. Więc, zjawiskowa więc, zewnętrznie, więc podobnie jak i wewnętrznie. Rzeczywiście przepiękna kobieta. Ale właśnie to, co do niedawna uważałem, że to jest jakaś bzdura, jakiś kolejny mit na jej temat, to nieprawda, że okazuje się, że rzeczywiście startowała i że... I tu to jest właśnie też, od razu bije się w piersi, ja tego nie sprawdziłem, do głowy mi nie przyłożyły, że w bibliotekach, w różnych archiwach, relacjach, biografiach, bibliografiach,
Indiach, w różnych tam rozmowach, rzekach, wszystko, co wydawało mi się, przeczytałem, co można było na temat Krystyny Skarbek się dowiedzieć, to okazuje się, że jednak Jan Larecki to sprawdził, że tak powiem, najlepiej i jedna z legend okazało się, jakby to powiedzieć, pozytywnie zweryfikowano, bo on też weryfikuje i negatywnie różne legendy. Ja nie jestem w stanie opowiedzieć Państwu, o czym jest ta książka, bo ona jest o życiorysie Krystyny Skarbek, ale właśnie można powiedzieć, że bardziej to jest tak, jakbym chciał opowiedzieć, jak wygląda mrowisko, które w każdej chwili, w każdej sekundzie wygląda już trochę inaczej. Natomiast on też jeden do jednego z ciekawych mitów dotyczących Krystyny Skarbek się odnosi w tej książce. Ja tylko się tych dwóch fragmentów przyczepię. No jeszcze tego o Belgradzie coś mówiłem. Mianowicie ona jest na liście pięciu kobiet najbardziej zasłużonych dla bezpieczeństwa Izraela. Izrael. Na tej liście w ogóle jest 13 osób. On zresztą, Jan Henryk Larecki, przytacza tą listę. I jednym z tych pięciu kobiet wśród tych 13 jest Krystyna Skarbek. Obok na przykład Hanny Senesz. Bardzo ciekawe jest, że one były razem szkolone pod Hajfą w obozie wojskowym brytyjskim jako oficerowie z Special Operations Executive. Chyba wpadam w jakieś dygresje, ale to tak mam, to już ten. No w każdym razie one były razem szkolone, więc się nawet znały. One obie są na liście tych najbardziej zasłużonych do bezpieczeństwa Izraela kobiet. O ile doskonale wiadomo, dlaczego Hanna Senesz jest na tej liście, bo była bardzo ważnym oficerem wywiadu izraelskiego przy okazji brytyjskiego, ale lojalna była wobec izraelskiego. Ona organizowała akcję przerzutu Żydów z Europy okupowanej przez Niemców do Izraela. No, zginęła śmiercią tragiczną. Bardzo ciekawa, bardzo heroiczna postać. Wiadomo, ale wszyscy się, ale co robi na tej liście Krystyna Skarbek? No i zabiera się za to Jan Henryk Larecki i on co prawda nie wyjaśnia tego do końca. On tylko pokazuje pewną hipotezę, bo zacznijmy od tego, że według właściwie wszystkich też biografów wiadomo, że Krystyna Skarbek przyjaźniła się z Zofią Raczkowską, która była córką Nachuma Sokołowa. Nachum Sokołow to jest jeden z założycieli państwa Izrael. To obok Ben-Guriona i innych tych ojców założycieli jedna z ważnych postaci. Bardzo ważny polityk w okresie zakładania Izraela. No tam kupa ulic jest Nachuma Sokołowa, więc jego córką była Zofia Raczkowska, a jej przyjaciółka Krystyna Skarbek. I podejrzewa się, że w jej domu, jak ona przyjeżdżała do niej z Kairu do Jerozolimy i tam mieszkała u niej, poznała się z synem Zofii Raczkowskiej, który był już wtedy żołnierzem Hagany i prawdopodobnie też oficerem Irgunu, czyli wywiadu podległego Hagany, czyli wywiadu izraelskiego, poprzednika w pewnym sensie Mossadu. No w każdym razie takiej struktury, która odpowiadała za bezpieczeństwo i wywiad w Haganie. Więc tenże młody Raczkowski prawdopodobnie ją też skontaktował z osobami z kierownictwa wywiadu izraelskiego i to nie miało większego znaczenia w czasie wojny, bo on twierdzi, że w czasie wojny to nie udało mu się znaleźć potwierdzeń, no oprócz na przykład faktu wspólnego szkolenia z Hanną Senesz, albo przynajmniej w tym samym obozie, w tym samym czasie szkoleniowym. Natomiast on mówi, że zasługi Krystyny Skarbek dla wywiadu izraelskiego są miały miejsce po wojnie. Tak, ponieważ wiadomo, że ona po wojnie w 1945 roku wylądowała w Kairze. Biografowie nie bardzo wiedzą, po co ona tam pojechała. No, jedną z wersji jest taka, że była kochanką Ayana Fleminga, autora przygód Jamesa Bonda. Ciągle się mylę, bo ja go mylę z Xanem Fieldingiem, który był rzeczywiście przyjacielem. Ian Fleming. No nie kochankiem, ale przyjacielem Krystyny Skarbek, oficer. A Ian Fleming był ten. I mówi się, że w tym czasie podobno Ian Fleming był w Kairze, ponieważ albo był korespondentem wydawnictwa wydającego gazety, on był związany z takim wydawnictwem, które wydawało kilka dużych gazet na terenie Wielkiej Brytanii, londyńskich gazet. Nie, to nie było BBC, to nie był Reuters, jak często piszą jego biografowie, to było po prostu wydawnictwo, które nazwa mi, przepraszam, uciekła z głowy. W każdym razie duże brytyjskie wydawnictwo prasowe i on organizował siatkę korespondentów zagranicznych i w związku z tym przebywał w Kairze, nie wiem, czy szukał tych korespondentów, czy zastępował jakiegoś korespondenta. I rzekomo miał mieć w tym czasie romans z Krystyną Skarbek. Moim zdaniem to bzdura. I poznał tą Krystynę i tam ona miała być bohater pierwowzorem Jamesa Bonda. Mi się wydaje, że to wszystko jest nieprawda. Natomiast ona wtedy właśnie, zamiast romansu z Ianem Fieldingiem, dotarł Jan Larecki do źródła, które twierdzi, że ona zajmowała się wyszukiwaniem statków, które służyły przewożeniu Alii, czyli tajnemu przewożeniu Żydów europejskich
już co prawda spod okupacji hitlerowskiej, ale już takich, że już mieli tej Europy dosyć i tych Niemiec tych warunków. Dlatego, że Brytyjczycy na początku nie pozwalali osiedlać się Izraelitom, ponieważ oni chcieli zachować parytet, że tak powiem, Żydów i Arabów na terenie Palestyny, żeby jakby uniemożliwić konflikt. Oni chcieli tam za wszelką cenę utrzymać spokój i tam utrzymać swój protektorat i tak. Także to tutaj Żyd, jak nie będzie przewagi Żydów, to będzie tam, nie będzie konfliktu. To wszystko okazało się oczywiście nieprawda, że to były żywioły, które były nie do opanowania, więc to się oczywiście kompletnie Brytyjczykom nie udało. Słynny zamach na Camp David, który im to wybił z głowy, nie na Camp David, tylko King David, przepraszam. Hotel, tak? Hotel, luksusowy hotel w Jerozolimie, gdzie była siedziba jednego z brytyjskich polityków, nie gubernatora, bo tam gubernatora nie było, ale takiego, który odpowiadał za brytyjską administrację. No i to wybiło tam z głowy, a w każdym razie Żydzi za pieniądze banku Rothschilda, bo to Rothschild był wtedy bardzo aktywny, to taki patron Ali się okazał, wynajmowali statki i te statki dowoziły pokryjomu Żydów do Palestyny. I wyszukiwaniem tych statków, przynajmniej zdaniem Jana Lareckiego, zajmowała się Krystyna Skarbek. I być może to jest prawdziwy powód, dla którego jest wymieniana wśród tych pięciu najbardziej zasłużonych dla izraelskiego bezpieczeństwa. Brzmi to bardzo logicznie. Tak, to jest logiczne. Wielki szacunek dla Lareckiego. Tej hipotezy do tej pory nikt nie potrafił nawet dobrze, że tak powiem, poszukać pomysłu, jak to można rozumieć. Czyli co, gratulujemy i polecamy. Tak, absolutnie. Świetna książka. Nie jest tak, że łatwo się czyta, bo to nie jest literatura fabularna, to nie jest fikcja literacka, to jest solidna książka dokumentalna, która opowiada, jak nie opowiada o wprost losach Krystyny Skarbek, to opowiada o interesach wywiadu brytyjskiego w określonym rejonie, gdzie właśnie Krystyna Skarbek prawdopodobnie działała. Bardzo, bardzo, bardzo fajna książka. Jak mówię, parę legend dotyczących Krystyny Skarbek albo potwierdza, tak jak w przypadku tego konkursu piękności, albo właśnie bardzo uprawdopodobnia hipotezy i jej wyjaśnienie, tak jak w przypadku tego, dlaczego Krystyna Skarbek znalazła się na liście pięciu niezwykle odważnych i zasłużonych Żydówek. No bo co tu mówić, no nową Żydówką po matce, matka z domu Goldferrer, więc polska hrabianka i żydowska patriotka. Niezwykle ciekawa postać. Wszystkich, którzy interesują losy II wojny światowej i losy polskiego wywiadu, a chociażby nie mają takich zainteresowań, interesuje historia i losy bardzo ciekawych postaci, to absolutnie tą książkę należy polecić. Polecamy. Coś jeszcze powinniśmy polecać? Nie, ale polecamy. O Jamesie Bondzie żeśmy rozmawiali, o potencjalnym romansie z Janem Fieldingiem. Nie wiem, czy jeszcze mam zagrać jeszcze raz ten motyw z Jamesa Bonda, to na zakończenie może zagram. Żeby... Muzyka łagodzi obyczaje. Muzyka łagodzi obyczaje, chociaż nie wiem, czy w moim wykonaniu, bo... Ta końcówka mi nie wyszła, ale dziękuję Państwu bardzo, do następnego razu się na pewno poprawię. A Ty mnie przepilnujesz. Będę pilnował. Dziękuję. Obiecuję. Do widzenia. Ale nie było też tak źle, bez przesady. Zapraszamy.